Maciek, równo za miesiąc, dokładnie 28 stycznia będzie twój zawodowy debiut na gali MMA. Powiedz coś na ten temat, gdzie będziesz walczył, z kim, no prosimy. Moja debiutancka walka odbędzie się 28 stycznia na gali w Tłuszczu. Przeciwnikiem będzie Krystian Bielski, jest to bardzo doświadczony, mocny rywal, ale cieszę się za wyróżnienie, gdyż ta walka dzięki temu została uznana walką wieczoru. Co jeszcze bardziej determinuje mnie do ciężkich przygotowań do tej walki? Właśnie mówiąc już o przygotowaniach, kiedy dowiedziałeś się, że będziesz walczył z tym przeciwnikiem i jak długo już się przygotowujesz? O walce, już konkretny kontrakt otrzymałem 2 tygodnie temu na tą walkę. Na razie moje przygotowania polegają, że szlifuję technikę, poprawiam stójkę, bo ostatnio troszeczkę była zaniedbana. Jak wiemy, rywal wywodzi się z kickboxingu. Teraz do końca tygodnia przygotowuję się tutaj w Łomży, w Fight Clubie Łomża, a następnie wracam do Warszawy, do S4 i tam czekam na 3-tygodniowy okres sparingowy. Oprócz tego trening dynamiki i ostatni tydzień już wyczekiwanie do walki. Klub S4 jest, wydaje mi się, obecnie w Polsce klubem, który posiada na dzień dzisiejszy największą liczbę zawodników z UFC, a mianowicie Daniel Omilańczuk, Jan Błachowicz, Marcin Tybura. Dla mnie również jest to wielkie wyróżnienie ćwiczyć w tak elitarnym gronie. Naszym trenerem głównym, koordynującym jest trener Jeleniewski, trenerem parteru profesor Kamil Umiński. Zapasy pomaga nam 2 trenerów, trener Granit oraz trener Wojciech Olszak i dodatkowo stójkę trener Gutowski oraz trener Słodkowski. No jak widać, jest na sukcesy poszczególnych zawodników UFC składa się wielu trenerów, bo mimo że jest to sport indywidualny, potrzeba naprawdę pracy wielu osób, by osiągnąć sukces w tym sporcie. Tak jak wspomniałeś, twój przeciwnik wywodzi się z kickboxingu, ty również to się wywodzisz ze sportów uderzanych, no bo trenowałeś wiele lat od dziecka karate w łomżyskim klubie karate, zanim przyszedłeś do Fight Clubu. Powiedz, spodziewasz się, że ta walka od początku do końca rozstrzygnie się w stójce, czy może jednak masz tam gdzieś w głowie inne plany, bo jednak z tym parterem trochę się ostatnio obyłeś więcej? No, myślę, że wiadomo, walka zaczyna się w stójce i... ale no, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest jego mocno płaszczyzna. Oczywiście na początku będę starał się walczyć w stójce, jednak gdy będę widział, że jest to na moją niekorzyść, tak, to będę sprowadzał walkę do parteru, ale no, mam nadzieję, że lata treningów karate tutaj w Łomży nie poszły na marne i wygramy tę walkę w stójce. Chciałbym podziękować trenerom z klubu S4 w Warszawie za możliwość treningu w tak elitarnym gronie oraz kolegom z klubu, jak i również za możliwość, gdy wrócę do Łomży, Damianowi Zorczykowskiemu, trenerowi Fight Club Łomża, za możliwość treningu w klubie oraz kolegom Arkadiuszowi Jesiotr, Marcinowi Monachowi i Pawłowi Sielawie za to, że gdy jestem, zawsze służą mi pomocą i o każdej porze, tak naprawdę dnia i nocy, są gotowi mi pomóc tutaj z treningami w Łomży. Oprócz tego zapraszam wszystkich na galę w Tłuszczu, która odbędzie się 28 stycznia 2015 roku, za dokładnie miesiąc. I obiecuję dać siebie wszystko, by Państwa nie zawieść.